Cześć, moi drodzy, ruszamy tutaj z piątą, tak naprawdę z piątym bardziej odcinkiem z 100% bitwy z Zero Automatu i ciekawie ta kampania się tutaj zapowiada. Dużo się dzieje, zdecydowanie dużo się dzieje. Z Karbrandem będziemy mieli za chwilę bardzo potężną bitwę. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, o co tutaj chodzi, co tu się będzie działo za chwilę. Dobrze, zaatakujmy tą Bretonię, wykończmy już ją do końca. Trzeba się trzymać wersji jednak 100% bitwy, to 100% bitwy. Nawet takie śmieszne jak te. No wiecie, śmieszne, nieśmieszne. No, czasem trzeba tam potoczyć bitwy. Mi to osobiście nie przeszkadza. Jest to delikatne marnowanie może czasu, ale z jednej strony zawsze można z czegoś nowego się nauczyć. Zobaczyć na przykład błędy niektóre, które gdzieś się popełnia. Dobra. Dobra. A nie, bo kasa za tego bohatera tutaj dostaniemy. Prorokini życia. No niestety. No nie miała szans zdecydowanie. Z królami grobowców będzie się znowu fajnie walczyło. Ja osobiście lubię z nimi walczyć i lubię nimi grać. Bardziej lubię nimi grać niż z nimi walczyć. No bo są bardzo przyjemną frakcją. Mimo, że są słabszą trochę tą frakcją, to i tak dużo da się nimi ograć, tylko trzeba... Tutaj już zdecydowanie lepszą taktykę zastosować. Okej. Dobra, Arkan. Dobra, zapiszmy sobie, gdyby miały być jakieś krasze. Dobra. Wow. Ambitnie tutaj z tymi stratami widzę. Żadnych nietoperzy, o Jezu. I tylko dwa oddziały strzelców, o Jezu. No to to będzie szybki szpil, coś tak czuję. Od razu puszczamy kawalerię na Arkana. No i bohatera na Arkana. Jest akurat na Redwanie, więc będzie łatwo go trafić. O kurczę, i tak mnie trafił. Skubany. Bombarda! O kurde, ta kawaleria nam się trochę tutaj zablokowała, bym powiedział. Dobra, tą kawalerię to chyba straciliśmy właśnie. Dobra, możemy teraz tu bombardować.
Dużo nam tutaj porobili. Dobra, Arkan już bez życia, widzę, ucieka. No, wykończcie już tutaj. No, trochę nam to zrobili jednak. Och, ale ci to elegancko wybijają. A to była jego główna armia. Tam jeszcze jest jedna poboczna na dole, ale... Raczej się nie będziemy tym przejmować. Jeszcze musimy tutaj tam Bretonię dorwać. Nie wiem, czy ta Bretonia czasem z nim się gdzieś tam nie spykną. Może akurat fajnie, jakbym wleciał w tą Bretonię, rozwalił się na Bretonii. O Jezu, tutaj strasznie jest ten. O, ale jakie fajne, możemy tutaj jednostki teraz podrekrutować. A to nam daje trochę przewagi. Powiedział, że nawet więcej niż trochę. Bo tu macie, mamy, wiecie, kogo do załatwienia, nie? Bo tu proszę, świątynia straszy z halabardami, jeszcze potworek. Jeszcze stegadon. Okej. No ale jak już podejdziemy tym, to już chyba nie będzie aż tak źle. No już zdecydowanie nie jest tak źle. Dobra. Ten będzie idealny. No właśnie, Skarbranda. On będzie go ładnie zbijał. No i to będzie idealny oddział na niego. On tą furię nas będzie chciał ostro przycisnąć. My mamy czas na wszystko. Jeszcze stegadonik, proszę bardzo. On będzie czekał na swoją śmierć. No tutaj automat pewnie by lepiej wygrał niż my, bo tu może być jeden fail i będzie ciężko. Ale mamy tutaj armię z halabardami przygotowaną. To jest armia. Dobra, to musi zostać na niego. Plus 100. No, te strzelające też tutaj. O, coś takiego. Jeszcze mamy tych do bombardowania, spoko. W sumie możemy go tam zachęcić, żeby tutaj przyszedł do nas. Dobra. Dobra.
Nawet nie chcę podejść. Chłop się boi. Dobra. Dobra, gdzie mój leczący? Nie, no te armie dwie są połączone ze sobą, to jest nie do pokonania. Nie dość, że tu już są potwory w tej armii. O kurde, załatwili nam te jedne ptaki. Nie zauważyłem nawet. Dobra. Elegancko. Ważne, że on zginął. To jest takie, tak powiedziałabym, najważniejsze. No ta kampania tak zasługuje na takie dobre miano. Już taki początek jest dobry, no to im dalej, tym lepiej powinno teoretycznie iść. Chyba że trafimy na frakcję, która nam będzie bardzo tutaj przeszkadzała, niszczyła nas. Tempo uzupełniania strat, proszę bardzo. Dobrze, moi drodzy, miałem małego DC-ka, więc musiałem nadrobić to, żeby nie powtarzać tych samych bitew wam specjalnie. No, tu się widzę, pobili ostro. No dobrze. Może zaczniemy najpierw od tego tutaj pana. Okej. No musimy zająć się tym skarbrandem. Niestety mamy tu na czerwono, więc tutaj budujemy tylko budynki do kontroli, żeby buntów nie było. I ewentualnie jakaś regeneracja do życia i nic więcej. Nie ma co tutaj więcej nawet budować na tych terenach. Dopiero chyba jak wyżej, to nie wiem, czy tam już będzie trochę lepsza ta pustynia. Czy też będzie dla nas taka straszna? A to zobaczymy za chwilę. My możemy ich tu delikatnie pomęczyć, nim nasze posiłki przyjdą. Dobra, no ogary chaosu to nie jest wybitna raczej armia. Te krwypuszcze. Tu są krwypuszcze, ale krwypuszcze już widzę wybite są. Dobra, to luz.
No to za specjalnie to nawet nie będzie trzeba się starać, żeby jakoś... No, to już po nich. No te ptaki przyspieszają właśnie takie głupie walki. Powiem wam, że bardzo dużo przyspieszają. Terradony nasze, no. Zobaczymy, dokąd tamten będzie uciekał. Fajnie byłoby właśnie Dolinę Śmierci mu zająć. A to wtedy tą armią byśmy musieli się wybrać. Chyba, że tamtą armię, bo tam jest w sumie armia potworów taka mocniejsza z jednej strony. Nie chciałbym dużo tur na niego tutaj tracić. Przychodzę z budynków. No, fest mi się to nie przyda. Zdecydowanie. Okej. No a tu wszędzie jest czerwono, ojoj. Okej. Możemy zaatakować tego, a możemy zaatakować tego. Ja bym wolał tego zaatakować. On pewnie ucieknie, więc... O Jezu, tu są chłopi. Serio. Fajnie, bo sobie armię tutaj wyrygamy. Zastanawiam się, czy drugiej armii tutaj nie zrobić, żeby szybciej te miasta im popodbijać. Tym bardziej, że to są, wiecie, królowie grobowców, to oni mają tak słabe garnizony, że tutaj nie trzeba dużej armii. A tej kasy nawet się zarabia teraz. Tak dosyć sowicie nawet. To była szybka bitwa, nie? Zdecydowanie szybka. No jedynie właśnie takie frakcje jak taki Skarbrand, który ma furię i może wam furią ściągnąć te ptaki, jak ona u mnie to tak samo zrobił. No to jest trochę problem, nie? Ewentualnie gdybyśmy trafili na 2-3 armie, gdzie bombki by się skończyły, też by był problem. Więc to się tak może wydawać takie proste z jednej strony, ale to nie jest takie proste. Dobra, tu są bardzo słabe garnizony. Tylko, że my tu nic nie będziemy mogli rekrutować specjalnie, więc to też w sumie dupa. Dobra, to poczekamy w takim razie, zobaczymy co tu się wydarzy. Ten ucieknie tutaj, my go dopadniemy tutaj, więc on tu dużej armii nie ma, tylko widzę, że on na dole kolejną armię robi. Mamy z nim na plusie, mimo że lejemy tak naprawdę go. To jest dobre. Dolina Śmierci jest jeszcze słaba, to można by na nią uderzyć. On tu widzę uciek, ok. To ja bym w niego zszedł tutaj w jego stronę. No tu nawet nie masz tylko dużego spaczenia, to nie ma źle. Ten widzę ucieka tutaj. Będziemy się gonić. No będzie trzeba tam zrobić jakąś armię. On nas będzie chciało otoczyć. Kurde, tamtą poboczną armią, co my tam zrobimy, to chyba nie obronimy, bo ten sarkofag nas tam przeciągnie. Choć będziemy mieć za niedługo drugi ruch, więc może się uda tę armię za chwilę dogonić. Jeszcze zobaczę, za ile tur to będziemy mieli, to najwyżej oszczędzimy trochę tej kasy. Bo on ma taką specjalną jakby taki obrzęd do dodatkowej tury i to by nam dużo pomogło. Dobra, ustawmy tak całą armię z tej strony, żeby oni się tu tak ustawili. O Jezus, już im współczuję to, co im się za chwilę tu stanie.
A, tu już nic nie zostało z armii. No, śmieszne to jest, powiem wam, bardzo, nie? No, ale tak jak mówiłem, no, tutaj może być teraz prosto z tego względu, że są armie, które możemy zbombardować i one się rozpadają, bo mają bardzo dużo piechoty, w większości jest to piechota, a będą armie, gdzie będziemy mieć niestety bardzo mocną, nie wiem, artylerię, strzelców, latające jednostki i to już nie będzie takie zabawne. Wtedy to musimy mieć tak naprawdę już potwory, bo inaczej nie damy rady na przykład tego ogarnąć. Sępia Góra, okej. Okay. 7 tur jeszcze, ojeju, to dużo. Dobra. To utrzymanie, tak mówię, trzeba ściągnąć trochę. I ten Stegadon już trochę szybszy. 63 speeda. Stada w Kirzelu. My możemy z kimś handlować? Ale tak jak będziemy z nim handlować, to będziemy mieć problem. Zdecydowane. No my pod tą kasę możemy delikatnie tutaj skoczyć. Dobra, zobaczymy co tu się wydarzy, bo to jest teraz bardzo ważna tura. Ta armia fajnie jakby tutaj zaatakowała i tu się wróciła. Z Karbrandem fajnie byłoby się dogadać. Oho. Oho. No to trochę tutaj zepsuło plany. Bo jak my zajmiemy Dolinę Śmierci, to Mord będzie nam nas ostro tam bombardował. Bo tu już Mord siedzi całą armią. Tutaj widzę, że większość ludzi nas nie za specjalnie lubi. No to może być nas pogrzeb tam. Okej. Okay. No musimy się wycofać w takim razie. Może z Karbrandem byśmy się dogadali. Gdy on na przykład wypowie wojnę Morsowi, niech oni się biją z Morsem, my sobie zajmiemy za ten czas całego tutaj właśnie Nagasha. Wyznawców Nagasha. I to by był dobry plan. Co tutaj nam? O kurde, tych nam zabili. Bo nie Bałszapt ich przyzwali. No, tych harcowników też już trzeba powymieniać. Dobrze, zajmujemy miasto co turę. Zaraz dorwiemy mu te też armię. No, ale będzie trzeba wrócić. Będzie trzeba się dogadać z tym Skarbandem na chwilę. To będzie dla nas zdecydowanie wygodniejsze, bo nie zepsujemy sobie aż tak bardzo tej kampanii. Szkoda by ją było sobie zepsuć, bo ładnie idzie nawet. Tylko że Skarbrand z nami się nie chce dogadać. No...
No, skarbonat nieładnie. No, to co my tutaj będziemy rekrutować, to nam dużo nie da. Tu nam się coś rekrutuje, jakaś armia. No z krasnoludami nam się nie opłaca dogadać. Tu widzę na razie jeszcze luz. Dobra, puśćmy tą turę, zobaczymy. Mamy bogate te miasta niektóre. Dobra. Oby wskoczył tutaj tą armią. Musimy to całe zająć i tam się ładnie rozbudowywać. O, zaatakował nas pięknie. Tu widzę kolejną armię rekrutuje. No ale odważnie nas tu mnie oblegać. Okej, a temu możemy też coś tutaj dać. Broń jakąś, o. Pancerz lepszy. No to on idealnie zrobił, że nas zaatakował. A czemu on nas zaatakował? Nie wiem, o co tutaj chodzi. Jedynie ten sarkofag mu trzeba ostro dojechać. Ale sarkofag jest w posiłkach, to... Nie wiem, o co mu chodzi. Naprawdę nie wiem. O kurde.
No i co, po sarkofagu? W sumie? Za kawaleria leci. Okej. No oni się tutaj wykruszą, jeszcze oni nic nie zrobią. Się dziwię, że oni jeszcze walczą nawet. No ciekawe bardzo. Dobrze, bo 21 poziom bohatera, ojeju. No wymęczył nas tutaj, wymordował. A stracił dwie armie, więc już nie ma żadnej armii. Trzecią on tam rekrutuje, ale niż on coś tam zrobi z tą armią, to... To nie ma opcji. Ciekawie. Kurde, no trochę ten mord mnie, powiem wam, martwi. Bo skaweni to są, no... Ciężki czasem orzech do zgryzienia. A straciliśmy tych harcowników jednak, dobra. No niestety, ktoś musiał tam polec. Te miasto byśmy mogli dać radę zrobić, to bym chciał zająć, ale... Lepiej byłoby tutaj zająć te miasta. Myślę, że to też jest stolica jego. Podniebny władca. No można by go tam boostować powoli. Nie, dobra. Tu zajmiemy sobie unikatowy budynek. Tu ta armia niech się wraca. Tu też się wrócimy na razie. Olejemy mu to miasto, bo to nie ma sensu. Co to jest za Argul? Ach, Argul to jest za mało dla niego, dobrze. No tu stolica się jeszcze widzę buduje. A bardzo dużo budynków pod kasę robimy. Zaraz będzie naprawdę ładna kasa. Dobra. Pójdźmy tą turę i to już będziemy chyba kończyć, moi drodzy. O, widzę, że Skarbrand znowu idzie. O, leci już, kurde, za szybko trochę. O, jedną turę za szybko. My dotąd max dolecimy. Zobaczmy, jak to wygląda. No zajmie nam to miasto. Maksymalnie jedno. Dobra, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć, cześć!